przerwie widzimy się wreszcie normalnie. Cieszę się, że wszyscy jesteście, że zdrowi, że możemy dalej pracować. Pierwsze spotkanie Rady Nadzorczej po bardzo długiej przerwie. O czym będziecie dzisiaj rozmawiać? No rzeczywiście 8 miesięcy temu we wrześniu była ostatnie posiedzenie Rady Plenarnej, gdzie spotkaliśmy się na sali. Niestety pandemia spowodowała, że takie spotkania musiały się odbywać, nie mogły się odbywać. Rada odbywała się zdalnie. Cieszymy się, że wreszcie można się spotkać, bo inaczej się dyskutuje, inaczej można rozmawiać i inaczej można funkcjonować. Na dzisiejszym posiedzeniu Rady przede wszystkim będzie zatwierdzony porządek, harmonogram oraz poziom na częściowe walne zgromadzenia, które się odbędą między 21 a 24 czerwca oraz będziemy przyjmować, dyskutować najpierw, później przyjmować projekt długofalowych kierunków rozwoju spółdzielni na lata 2021-2025. Oczywiście uchwała o zatwierdzeniu kierunku będzie podana przez najbliższe częściowe walne zgromadzenia. No chcę powiedzieć, że bardzo ważny to jest dokument, ponieważ dzięki temu można w jakiś sposób usystematyzować swoje działania w właściwym kierunku, żeby te wszystkie i prace remontowe, i inwestycyjne były konsekwentnie realizowane. Między innymi dzięki tym długofalowym kierunkom, które kiedyś były zatwierdzane, żeśmy na przykład docieplili wszystkie budynki spółdzielni, zmodernizowaliśmy ciepłownie. No w tej chwili takie najważniejsze tematy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie zasobów mieszkaniowych, to jest wymiana instalacji elektrycznej, wymiana ganków, modernizacja terenów zielonych. Też chcemy, żeby już w tym roku funkcjonowało zdalne odczytywanie wodomierza, żebyśmy można w każdej chwili odczytać wodomierz, nie wchodząc do mieszkania. Jeżeli chodzi o inwestycje, no w tej chwili skończyliśmy inwestycje, trzy budynki na Zielonych Wzgórzach. Mamy jeszcze tereny i w Bielawie, i w Pieszyce. Myślę, że w przyszłym roku będziemy tutaj wspólnie z Radą decydować o realizacji tego i tu zależy też od współpracy z gminami, żeby te tereny były przygotowane. Ta pandemia nie spowodowała opóźnienie w budowie Zielonych Wzgórz? Wręcz odwrotnie, przyspieszyła, bo naprawdę bardzo dobra firma realizowała. W marcu tamtego roku, w połowie marca rozpoczęli i na koniec marca został odebrany od wykonawcy. No troszeczkę tutaj wiem, że się przyszli lokatorzy trochę niecierpliwią, żeby otrzymać klucze, ale jest to sytuacja szczególna, ponieważ jest to budowane przez spółdzielnię i kredyt udzielany jest spółdzielni, więc musimy się dokonać rozliczenia tego kredytu i ustalenia ostatecznej kwoty kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i to trwa. To już dokonujemy, robimy. No sądzę, że do końca maja powinno to wszystko zostać rozliczone i ustalone kwoty, jakie kredytu będą też przynależeć do poszczególnych mieszkań. W tym momencie, gdzieś na początku czerwca, zaczniemy przekazywać klucze. Czyli co, wracamy do normalności? Mam nadzieję. Byłoby super, gdybyśmy mogli wrócić do normalności. No jeszcze widać, że nie do końca, bo musimy tutaj w reżimie sanitarnym się spotkać, ale zobaczymy, jak będzie dalej, jak to w Polsce będzie wyglądać. To może rzeczywiście wrócimy już całkowicie do normalności. Tego każdy by sobie chyba życzył.